Siema, witam, to Kanie z tej strony Kosiorski. Dziś zrobimy sobie 70 tiketów Summon, czyli 10 multi Summonów. Tak, mam nadzieję, że się nie pomylę. Chcę, żeby mi zostało 35. Tak, czyli robimy tikety, nie przedłużając, zaczynamy. Każdy raczej powinien dostać jakieś tikety, jeżeli graliście przed chyba 19.08 i wydaliście powyżej 50 kamieni, to na pewno coś dostaliście w bonusie. Tikety też dostajemy codziennie, dostawaliśmy albo dostajemy cały czas codziennie, w zależności kiedy filmik. I z misji dziennych mieliśmy, więc to jest naprawdę super, że no z samych dziennych już mi prawie 30 chyba wpadła, bo dostałem ogólnie 82 tikety. Także możecie się pochwalić, ile wy dostaliście w komentarzu. Ja dostałem 82. 2, 4, 6, 7 postaci. Robimy dalej. Na razie nic. 82 tikety. Jak widzicie, mam dużo kamieni, czyli nie użyłem wszystkiego, co tak jakby mogłem. I ja wychodzę z założenia, że wolę mieć nawet mniej tych tiketów, ale trzymać na takie banery, na które chcę samonować, niż na przykład tak YOLO samonować gdziekolwiek. O, mamy jakąś ciekawą animację. Jakaś SSR-ka może pyknie. Mamy tu naprawdę dosłownie wszystkie karty, bo tego gościa to się tutaj nie spodziewałem i go raczej nie bardzo tutaj chciałem. Aż go zaraz zobaczę, bo ja nawet nie pamiętam, co on ma za statystyki. Lilka! Wow! O kurde, czekajcie, zobaczę, co ten gościu robi. On nie ma do kana nawet, ale gość. O, i mi tu jakaś LR-ka słaba wypadła. O kurde, ale gościo. O, ale gość. No, więc mamy LR-kę i mamy bardzo dużo do Can Festival kart. Jej, ale super. Dobry gościu jest. W jakich teamach on mi się Resurrection może mówi, bosses full power, time travels. Super. Wow, tego się nie spodziewałem. No. Także ogólnie te tikety są super. I no... Można też tu samonować za kamienie. I to już były takie sytuacje, że dokładnie podobny banner. Czyli było bardzo dużo postaci. I były tikety, i były kamienie. I tych kamieni raczej tu się nie opłaca używać. Bo jak zrobicie za 50 kamieni, no to macie niby gwarantowaną SSR-kę jakoś, ale to są prawie że wszystkie możliwe karty i naprawdę można dostać przeróżne coś i przeważnie coś. Moja pierwsza kalifla. Wow. Tej postaci już się w sumie w ogóle nie używa, ale od początku gry ani jednej jeszcze nie dostałem. Żadnej babki z Universe 6 nie miałem, aż dostałem Keflę i teraz ją. Super. Znaczy, ja jej nigdy nie będę używał, bo to nie jest jakaś świetna karta teraz, to jest w ogóle już nie bardzo. Ale super, mi się podoba, że ją dostałem. Wow, także już mi się podobają te etykiety. Wow. Ale robię tylko 70. No, zbieram jeszcze na drugi filmik będzie. Zobaczę, może z kimś się postaram go zrobić, jeżeli uda mi się z kimś dogadać samonki, jak nie to sam. Sam się będę rozkoszował moją LR-ką. Także nie wiem, czy w końcu powiedziałem. Za kamienie nie polecam raczej tu samonować. Za kamień nie polecam samonować na Dokkan Festival Duo. Takim, który będzie niedługo. Gohan i Cell. Raczej tam będzie dużo, dużo lepiej. Bo tu można na przykład przeróżne, ale to przeróżne karty dostać. Wszelkie. A teraz dostajemy jakąś banerową albo LR-kę. Tak mi się wydaje. Bo jak tam sobie Bull i Herkules sobie razem lecą, to podobnie, że coś jest dobrego. To albo LR-ka, albo polecana. Ale tu są polecane mnóstwo kart. No. Ojej, mam go chyba na 100%. Mam chyba typa na 100%, mi się wydaje. Ale super. To jest bardzo dobra karta. Ogólnie on jest w wielu kategoriach. Jest świetnym liderem. Świetny ma damage, świetny ma defensywy.
Mistrz karta. O, właśnie wyszedłem, czekajcie, no to szybko sprawdzimy, ile mam na nim kopii. Super, AGL, UR. Wydaje mi się, że mam 3. Widzicie? Go, bo ja nie. Jest. No i się ma na 100%. Świetne etykety. Świetne etykety. Dobra, może nie event, tylko samony dalej. Wow, super, super. Także to nie oznaczało LR-ki, tylko polecaną. Dobrze, bardzo dobrze. Na ten moment nie mam jakiejś takiej karty, którą bym chciał stąd zdobyć. Ale nie. Ale jest ok. Czekam. No niestety. Tym razem nic. Wow. Ta LR-ka mnie najbardziej zaskoczyła. Tiketu? Nie no, już w sumie mi wyleciała, bo... No, ostatnio mam dosyć szczęścia. Fuzja, ona, zwykłego Vegito. Czyli też jakaś... Jakaś SSR-ka będzie. Pewnie polecana. Jak ciekawie go zobaczyć, bo ten gościu to jest chyba naprawdę na małych banerach był. Co prawda ja mam niebieskiego na 100%, a tego będę miał na jednej kopii. Ciekawe, który będzie mocny. Chyba ten już będzie mocniejszy niż niebieski. No, tak to niebieskiego zawsze używałem, ale może teraz i czerwonego. Czerwony gościu, Goku Black. Wyleciał mi właśnie drugi raz na jednym samonie. O nie. Ale fart. Czekajcie, no kurde. Ale ciekawe to było, nie? Wow. Chyba na dwóch kopiach już zdecydowanie będzie lepszy niż AGL na 100%. No, także zobaczcie, jak tu przesyłam w prawo. Są naprawdę przeróżne, ale to przeróżne karty. O, jest i ten, co go wylosowałem. Super. I no, zobaczcie, mnóstwo. Prawie, że wszystko takie, co było do Cannes Festival, albo i wszystko tutaj jest. Zwykły roz, o, AGL też jest. Wow. Ja już jestem mega zadowolony z tego banera. Dwa razy Rose na jednym. No bym się nie spodziewał gościa tutaj. Tu raczej nic nie będzie, to możemy skipnąć szybko. O, SSR-ka i tak była. Co prawda mega beznadziejna, ale SSR-ka to SSR-ka. Jeden, dwa. To jest przedostatni samon w tym filmiku. Hamy, hamy. Ha. Wow. To jest fajne, jak tak się wylosuje kilka postaci i się wie, że ma się co robić w tej grze, to jest mega dobre uczucie. Mam nadzieję, że w piątek, jak będę samonował na Gohanie i na celu, będę miał to samo uczucie. Wam oczywiście życzę równie dobrego albo i lepszego farta. I ostatni w tym filmiku multi summon składający się z 7 postaci, z tiketów. I się nie dziwię, że czasem ludzie jeszcze tu robią za kamienie, no bo zobaczcie, z tiketów dostaję mega fajne karty, no to sobie pomyśl, a z kamieni też coś dostanę, no muszę coś dostać, nie? I się wydaje też kamienie, ale naprawdę polecam podtrzymać na Gohana i Cela coś. Wow. To też jest mega świetna postać. O. To też jest mega świetna postać. O, Shugen na końcu to już w ogóle jest OP. Więc tak, kolejna kopia to niech ja pierniczę. To są świetne postacie. Po Eza ten Super Gogeta jest mega świetny. Miałem go wybierać, jego kopię tą, za kamień. Ale widzę, że już nie muszę. Czekaj, z ciekawości jeszcze zobaczę czerwonego UR. Ile mogę mieć na nim kopii? Chyba jedną mam. Dwie już mam, to trzecia. Wow.
Także tak wyglądało summonowanie. Jestem mega zadowolony. Mam co robić. I życzę Wam powodzenia w summonach i w grze